Witaj w tej lekcji, w której dowiesz się jak zadbać o zastosowanie takich dwóch ekspozycji, czyli połączenie ze sobą dwóch różnych zdjęć, co może przynieść bardzo ciekawy efekt, jak chociażby ten, który dostrzegasz w tym wypadku. I zaczniemy oczywiście jego przygotowanie od samego początku. Musimy posiadać dwa zdjęcia, jedno zdjęcie portretowe i oczywiście jakieś inne zdjęcie. Ja tutaj wybrałem na przykład um, zdjęcie, które przedstawia Wielką Brytanię i zdecydowałem się na jego pobranie. I gdy masz już gotowe te dwa zdjęcia, to przychodzisz do Photoshopa, otwierasz najpierw w nowym projekcie zdjęcie, które przedstawia danego modela, daną osobę. Może być to też zwierzę i tam też będzie możliwość zastosowania takiego efektu, ale myślę, że tutaj będzie to lepiej widoczne, a następnie chcemy zaaplikować tutaj dodatkowe zdjęcie i wybieramy tutaj umieść osadzone i następnie wyszukujemy to nasze zdjęcie i dodajemy. No i zobacz, to zdjęcie zostało osadzone w taki sposób. Czasami można jeszcze zwiększyć jego zakres, gdybyśmy chcieli, ale nie ma to potrzeby, no bo on yy, zakrywa tego modela. A na tym chcemy się przede wszystkim skupić, więc można potwierdzić sobie yy, przyciskiem Enter. Yy, I następnie zobacz, yy, tutaj, gdy przyjdziemy, to są dostępne różne opcje, na przykład normalnie. Później jest rozpuszczanie, ale są już te inne, które nas interesują, które sprawiają, że dochodzi do takiego połączenia dwóch ekspozycji ze sobą, dwóch zdjęć. I te, które są najczęściej wybierane, biorąc pod uwagę tworzenie tego ciekawego efektu, to oczywiście jaśniej ekran, ale oczywiście opcje jest tutaj znacznie więcej i możesz zdecydować się na zapoznanie z nimi, na ich później wykorzystanie. Ja więc wybiorę tę opcję ekran. I to, co teraz możemy tutaj zrobić, po zobacz, na przykład ten rezultat nie wydaje się nam taki satysfakcjonujący. Najpierw wybieram to zaznaczenie i chcę inaczej ustawić tą drugą ekspozycję, czyli zdjęcie, które przedstawia Wielką Brytanię. Chcę aby Big Ben był tutaj na samym środku, obok tutaj nosa naszego modela i myślę, albo jeszcze niżej, niech tu będzie może w tym miejscu. Okej. Okay. I teraz, gdy y, przejdziemy sobie do tej warstwy, to zobacz, możemy tutaj dodać maskę i staramy się ją utworzyć. Mm, ustawiamy tutaj odpowiednie kolory, czyli pierwszoplanowy ma być czarny, y, i teraz możemy przejść do y, pędzla. Ustawiamy jego odpowiednią wielkość i to, co chcemy teraz zrobić, to oczywiście możemy zadbać o to, aby pewne elementy były mm, były zakryte, a inne bardziej wyeksponowane. Czyli zobacz teraz, gdy będę na przykład tutaj malował, ponieważ to robię. No to zakryję na przykład tą część miasta, ponieważ nie jest ona zbytnio tutaj potrzebna. I następnie tutaj mogę jeszcze zakryć te elementy. Oczywiście warto zachować tutaj dokładność, później można zdecydować się na zmianę, gdybyśmy wprowadzili jakieś błędy. No i chcemy ponownie wrócić do czegoś, nie? To tak możemy zrobić. Teraz na przykład uznałbym, że chcę, aby ta jego twarz była jednak dobrze widoczna, tego modela. A przede wszystkim na bluzce, by pojawił się ten taki ciekawy efekt. Dodatkowo tutaj, biorąc pod uwagę tą koszulę, to. Tam, gdzie mogę, to pozostawię ten niebieski kolor. I następnie tutaj, w tym miejscu. I zobacz, dzięki temu udało mi się na, na samej koszuli właśnie tylko. Zadbać o stworzenie takiej dodatkowej ekspozycji, która przedstawia, że na przykład ten model pochodzi z Wielkiej Brytanii. No to może być taki zamysł dotyczący stworzenia takiego zdjęcia, ale chcę ci powiedzieć, że może to dotyczyć to osadzanie całej osoby, czyli nawet ta ekspozycja druga jest widoczna na przykład na twarzy i tak dalej. Ukażę też to na pewnym przykładzie, czyli mamy naszego modela i dodatkowo. Umieszczam osadzone zdjęcie. Tym zdjęciem są góry, więc tutaj wybieram sobie Enter. To jest właśnie to zdjęcie. I zobacz. Teraz ponownie. Można pozwolić sobie na wybranie odpowiedniej ekspozycji. Tu weźmiemy pod uwagę na przykład też. ekran, ponieważ ono najbardziej jakoś mi odpowiada, więc weźmiemy ekran. I zobacz, teraz można tutaj wybrać sobie jaka część tego wcześniejszego zdjęcia ma być widoczna. Czyli tutaj na przykład są góry, ale chcę, aby to było jeszcze lepiej podkreślone. Poza tym zdjęcie nie zachodzi nam na całego modela, więc wybieram sobie Ctrl bądź command T i mam możliwość powiększenia sobie tego zdjęcia. Do odpowiednich rozmiarów. Więc powiększam. Ok. Teraz mogę sobie pomniejszyć tutaj cały ten projekt. Jeszcze na przykład bardziej, jakbym chciał, to mogę tutaj sobie teraz zwiększyć. I teraz wracam sobie do tego modela, i cała góra będzie tutaj do samego szczytu widoczna. Zatwierdzam ten projekt. No i zobacz, na przykład, mogę przedstawić, że to jest taki człowiek z gór. I także ponownie wykorzystuję te pewne możliwości dotyczące pędzla, gdzie pewne elementy mogę sobie tutaj zamalować. Oczywiście wcześniej należy stworzyć tą maskę, i teraz będzie tutaj to dostępne. Czyli pozostałe części mogę starać się tutaj usunąć. No i zobaczmy teraz, efekt mógłbym uzyskać taki i jeszcze nad nim starać się pracować, czyli zobacz, mogę sobie wybrać tutaj dalej pędzel yy, i krycie zmniejszyć na przykład na 50, jeżeli chcę pewne części odsłonić, yy, na przykład tutaj odsłoniłem oczy, troszkę twarzy, trochę ust, yy, no to ten efekt wydaje się naprawdę dobry, tak samo tutaj mógłbym trochę odsłonić tej rączki, tą rączkę, Czy także tutaj na przykład paluszki. Więc widzisz, że połączenie takich dwóch zdjęć ekspozycji jest możliwe w Photoshopie. Odbywa się to bardzo szybko i może zapewnić Tobie uzyskanie bardzo ciekawych efektów, więc po prostu polecam, aby coś takiego tutaj testować. I jeszcze chcę na koniec ukazać Ci inny ciekawy efekt, oczywiście związany z tymi podwójnymi ekspozycjami. Czyli zobacz, teraz tutaj jest ten nasz model, ale jest on bardziej wtopiony po prostu w zdjęcie, które dotyczy gór. I to też bardzo ciekawie wygląda. I jak to uzyskać? No to wystarczyło, że tutaj przeszedłem sobie do tego zdjęcia, więc również i to zrobimy teraz. I zobacz, wybrałem odpowiednie zaznaczenie tematu, i dzięki temu został zaznaczony tylko model. Następnie wystarczy pozwolić sobie na skopiowanie tego zaznaczenia, więc za chwilę to uczynimy, edycja kopiuj, następnie Ctrl V czy CMD V i zobacz, pojawia się nam po prostu jako nowa warstwa, tutaj jest widoczna. No i co? Wystarczy, że później włączamy sobie te nasze góry. Ale tą oryginalną, podstawową warstwę, jako zdjęcie, które dotyczyło naszego modela, po prostu wyłączamy, bądź też możemy usunąć i zostawiamy sobie tylko to wycięte. Dzięki temu mamy taki rezultat i trzeba przyznać, że prezentuje się również taki efekt bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli więc chcesz, to polecam i decyduj się na jego zastosowanie. I do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć.